bardzo proszę o zajęcie miejsca. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2016 rok. Szanowni Państwo Radni otrzymali w materiałach przygotowany przez Prezydium plan pracy Rady Gminy Siedlec na 2016 rok. Jest to plan ramowy. Jak Państwo wiecie, nasza praca polega na tym, że elastycznie reagujemy na czekające nas czy spotykające nas wyzwania. W związku z powyższym ten plan pracy może ulec modyfikacji. Bardzo proszę, czy Państwo Radni mają uwagi do przedstawionego planu na 2016 rok? Jeżeli tak, proszę o zabranie głosu. Nie widzę. Zamykam dyskusję wobec powyższego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 18/81 na 2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2016 rok? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jednocześnie informuję, że o godzinie 15:15 z ważnych przyczyn osobistych dzisiejsze obrady opuścił pan radny Kluj. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu, punkt 7b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2016 rok. Tutaj również Państwo radni w swoich komisjach stałych pracowali, opracowywali plany. Te plany zostały przedstawione Państwu radnym. Wobec powyższego, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, pytania, bardzo proszę w tym momencie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 18/82 na 2016 rok Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siedlec na 2016 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 7c. Uchwała, przepraszam, podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek w zakresie opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Bardzo proszę o wprowadzenie panią Agnieszkę Kasperczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że tutaj już wielkiego wprowadzenia robić chyba nie potrzebujemy, z uwagi na to, że dwukrotnie trwały dyskusje na komisji nad projektem tej uchwały. Myślę, że tutaj dwukrotnie zostały rozwiane wszelkie wątpliwości. Wiem również, że na tej drugiej komisji większość radnych była za, więc dzisiaj tylko mogę prosić o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Tutaj przypomnę tylko, że podczas sprawozdań składanych przez przewodniczących poszczególnych komisji, zastępca przewodniczącej komisji pani Ilona zaprezentowała stanowisko komisji i stanowisko było pozytywne. Zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa ma pytania co do tej uchwały, zastrzeżenia lub uwagi? Bardzo proszę, w tym momencie jest na to czas. Dziękuję, nie widzę zastrzeżeń. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 18/83 na 2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek w zakresie opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
procedujemy wyjątkowo sprawnie. Jesteśmy w punkcie 7d, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Siedlec. Co prawda częściowo ta sprawa została już przedstawiona przez pana dyrektora Jasztala, tym niemniej w tym momencie proszę o wprowadzenie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, jak już mówiłem, jest to uchwała o charakterze, że tak powiem, ustawowym, wynika ona z ustawy o oświacie i dotyczy przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do gimnazjów dzieci, które zamieszkują poza obwodami tych szkół. I tak jak mówiłem, gdyby się tak zdarzyło, że w danej szkole są wolne miejsca i liczba kandydatów przekroczy liczbę tych miejsc, muszą być jakieś kryteria, które pozwolą wyłonić te osoby, które winny być przyjęte. I tu w uchwale tej podano cztery kryteria. Pierwsze to jest, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo tego dziecka. Drugie, miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole i w obwodzie szkoły zamieszkują krewni, babcia, dziadek wspierających rodziców, zapewniającą należytą opiekę. I w celu wykazania spełnienia kryteriów, o których mówiłem wcześniej, rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. Jest to uchwała, która, no nie wierzę w to, że z Wolsztyna przyjedzie 100 uczniów chętnych do gimnazjum i będziemy musieli stosować kryteria zawarte w projekcie tej uchwały. Tym niemniej jednak ze względu na obowiązek ustawowy proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie ma. Ja myślę, że tutaj życie troszeczkę odbiega od rzeczywistości. Ja myślę, że wręcz odwrotnie, powinniśmy dawać punkty za to, że młodzież chciałaby do nas chodzić, nie tylko do nas, i myślę, że nie ma w kraju, może tu przesadzam, ale większość szkół chętnie by przyjęła każdą ilość dzieci. W związku z powyższym, tak jak pan dyrektor powiedział, tutaj musimy tak naprawdę wykonać czystą formalność. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 18/84/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Siedlec. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie postanowienia w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zespołu przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Belęcinie. Szanowni państwo, jak państwo wiecie, wpłynęło do Rady, wpłynęła skarga na działalność pani dyrektor szkoły w Belęcinie. Ta skarga została, zresztą jak wszystkie skargi, bardzo poważnie potraktowana zgodnie z procedurami. Komisja Oświaty, której przekazaliśmy rozpatrzenie tej sprawy, zaprosiła panią dyrektor, zaprosiła rodziców, którzy podpisali się pod tą skargą. Oczywiście nie zamykamy możliwości udziału innych rodziców nie było. Była też mama tego ucznia, który właściwie był początkiem tej skargi. Wysłuchaliśmy jako komisja, jako radni, wysłuchaliśmy argumentów i pani dyrektor, wysłuchaliśmy argumentów również rodziców i w związku z tym, że po tym pierwszym spotkaniu niemożliwe stało się rozstrzygnięcie sporu, niemożliwe stało się zarekomendowanie Radzie określonego rozwiązania, gdyż ta sprawa jest również przedmiotem badania przez organy kuratorium. W
związku z powyższym na komisji zapadła decyzja, żeby wystąpić do kuratorium o informacje dotyczące ustaleń komisji kuratoryjnej, która badała tą sprawę będącą przedmiotem skargi w Belęcinie i do momentu, kiedy takie materiały nie otrzymamy, no jak gdyby nie możemy tutaj podejmować decyzji. Jednakże w związku z tym, że obligują nas terminy, których musimy dotrzymać, ważne i konieczne stało się podjęcie tego postanowienia proceduralnego dotyczącego przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. W momencie, kiedy otrzymamy żądane przez nas dokumenty, zajmiemy się tym problemem, jako komisja tym się zajmie, przedstawię Państwu radnym i wtedy Rada podejmie stosowną uchwałę. Czy są pytania dotyczące tego zagadnienia? Nie ma. Wobec powyższego, kto z Państwa radnych jest za podjęciem postanowienia proceduralnego nr 1 na 2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zespołu przedszkola Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy radni są za przedłużeniem tego terminu. Drodzy Państwo, jesteśmy chyba w najbardziej oczekiwanym przez wielu punkcie, a mianowicie punkt 9 dzisiejszego porządku, rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś 2015. W związku z tym, że przewodniczący komisji konkursowej pan Maciej Wita dzisiaj niestety nie mógł uczestniczyć, jest usprawiedliwiony w dzisiejszej sesji, a zaplanowaliśmy rozstrzygnięcie tego konkursu właśnie teraz, poproszę o przedstawienie całości spraw z tym związanych panią Ewę Woś. Bardzo proszę, pani Ewo. Dzień dobry, państwo radni, panowie i panie sołtysi, szanowni goście. Odczytam protokół komisji konkursowej konkursu Piękna Wieś gminy Siedlec 2015, który odbył się, komisja miała posiedzenie dnia 18 stycznia 2016 roku. W posiedzeniu udział wzięli pan Maciej Wita, przewodniczący, pan Jerzy Michalski, przedstawiciel WODR w Olsztyn, pani Maja Fligier, przedstawiciel Urzędu Gminy w Przemęcie, pani Daria Szymyśnik, przedstawiciel Sanepidu w Olsztyn, pan Krzysztof Dziubiński, posterunek Policji w Siedlcu, Ewa Woś, przedstawiciel Urzędu Gminy w Siedlcu. W konkursie Piękna Wieś gminy Siedlec 2015 udział wzięły wszystkie miejscowości gminy. Współzawodnictwo zgodnie z regulaminem prowadzone było w trzech grupach. Komisja konkursowa dokonała lustracji zgłoszonych wsi w dniach od 14 do 16 września 2015 roku. Objazd poprzedzony był informacją dla sołtysa wsi o terminie objazdu. Zainteresowaniem konkursu ze strony wszystkich wsi było bardzo duże. Komisja konkursowa stwierdziła, że wzrósł poziom estetyki miejscowości. Zauważono dużą dbałość o budowle budynki użyteczności publicznej, tak jak sale wiejskie, otoczenie oraz o tereny zielone wokół innych miejsc użyteczności publicznej. Wzrosła aktywność społeczna. Odnotowano bardzo dużo lokalnych inicjatyw mieszkańców, które służą systematycznemu wzrostowi rozwoju lokalnego. I teraz już pozwolę odczytać wyniki, a o wręczenie dyplomów i oczywiście tradycyjnie kwiatów dla każdej z pani sołtys poproszę pana wójta gminy Siedlec i pana przewodniczącego Rady Gminy. Dyplomy, tak właśnie, gdzie będzie wygodniej, żeby zrobić, żeby przy kwiatkach może co, pan usunie, jakby może tutaj, nie? Zacznę od wsi, które otrzymały wyróżnienia.
Poproszę przedstawiciela wsi Mała Wieś, panią Sołtys oczywiście. Tak? Mała Wieś, ja tak karteczkę, nie? Poproszę sołtysa wsi Kiełkowo. Nie, nie ma, nie ma. Nie obecnie, tak? Tak. Poproszę sołtysa wsi Mariankowo. To może tak, a może tu. Nie. Tak. Good. Jeszcze raz. Poproszę sołtysa wsi Nowa Tuchorza. Poproszę sołtysa wsi Wąchabno. Poproszę sołtysa wsi Zakrzewo. Proszę sołtysa wsi Jaromierz. Poproszę sołtysa wsi Wielka Wieś. Proszę sołtysa, panią sołtys wsi Reklin, Reklinek. Proszę. Razem, aha, okej, okay. Okej, okay. Tak. Tak. I... Przepraszam, tylko pani co jest przed, bo od razu mam. No bo Firek mówi. No. I prosimy o pozostanie. Chcemy jeszcze wręczyć jako dla sołectwa kopanica. Tak, tak jest. Nie za bardzo o to mówi, że to tak można, ale można. Tak. Tak, także dla. Też wyróżnienie dla sołectwa Kopanica. Gratuluję. Ja myślę, że to jest ten początek konsolidacji władzy sołtysów na dwie wioski. Tak. Proszę przedstawiciela sołtysa wsi Stara Tuchorza. Jest pan Maciej? Co? Nie ma. Aha. Nie ma pana Macieja. Poproszę sołtysa wsi Nieboża. Nieboże. Mhm.
Dobra. Tak. Gratulacje. Poproszę sołtysa Wsikarna. O. Poproszę sołtysa wsi Żodyń. Poproszę sołtys, panią sołtys wsi Tuchorza. Proszę sołtysa wsi Belęcin. Nie, nie ma pana sołtysa. W grupie trzeciej, zaczniemy od tej grupy trzeciej, czyli wsi najmniejszych. Trzecie miejsce, poproszę o odebranie, odbiór nagrody panią sołtys wsi Grójec Wielki. Tak. Po odbiór nagrody za zajęcie drugiego miejsca poproszę panią sołtys wsi Wojciechowo. Pierwsze miejsce w kategorii trzeciej przypadło sołectwu Grójec Mały. Ale pana sołtysa, pana sołtysa nie ma. Aha, pani Jadzia, tak? Pani Jadzia. To po koleżeńsku. W grupie drugiej trzecie miejsce zajęło sołectwo Godziszewo. Poproszę pana sołtysa. Drugie miejsce otrzymało sołectwo Boruja. Czy jest pan sołtys? Nie ma. Nie, odłożymy. Może tak? Radny jest, nie? No, pan radny? Pan radny? No. No. Tak. Tak. Oczywiście. I pierwsze miejsce w grupie drugiej. Poproszę sołtysa, panią sołtys, przepraszam, miejscowości Jarzyniec. Mhm.
To były nagrody w grupie drugiej, czyli wiosek średnich. No i przejdziemy do grupy pierwszej, czyli wsi największych. I trzecie miejsce zajęło sołectwo Chobienice. Poproszę panią sołtys o odbiór nagrody. Drugie miejsce zajęło sołectwo Siedlec, ale nie ma pana przewodniczącego, pana sołtysa, nie ma pana sołtysa. Możliwe? No, przecież tak. Tak. No. Pierwsze miejsce poproszę o pana sołtysa wsi Kiełpiny. Proszę bardzo. Gratuluję, przepraszam, że... Dziękuję i... Serdecznie jeszcze raz gratuluję wszystkim sołtysom, a przede wszystkim mieszkańcom, bo bez nich sołtysi za dużo by tutaj też nie zdziałali, a widać, że nasze wioski naprawdę z roku na rok pięknieją i zapraszamy do następnej edycji konkursu tegorocznego. Dziękuję bardzo. Dobra, nie było, nie? A ta róża się złamała bardzo. Szanowni Państwo, gratuluję zwycięzcom, gratuluję wyróżnionym. Myślę, że i zarówno dla jednych, jak i dla drugich jest to taki bodziec do jeszcze lepszej pracy. I tutaj, jak Państwo na pewno zauważyliście, bo radni czujnie obserwują, radni stwierdzili, że sobie kwiatek przewodniczący zostawił zamiast dać pani sołtys. Otóż wyjaśniam, że dla pani sołtys kwiatek był przygotowany, jest przede mną, natomiast troszeczkę zaniemógł i w związku z powyższym pocztą kwiatową stosowny kwiatek do pani dojedzie. No nie moja wina, że nie wytrzymał. Także pani sołtys bardzo, bardzo przepraszam, ale na pewno kwiatek będzie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo serdecznie komisji konkursowej, która naprawdę włożyła dużo wysiłku w przeprowadzenie tego konkursu. Dziękuję wszystkim jej uczestnikom, tutaj również obecnej pani Ewie za przedstawienie tychże wyników. I drodzy Państwo, przechodzimy do ostatniego już dzisiaj punktu, punkt 10, wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa chciał w tym punkcie zabrać głos. Bardzo proszę, pan sołtys Zdzisław Kasprzak. A
Może mikrofon, jeżeli można by było. Dziękuję. Działa? Działa. Na stronie internetowej gminy Sierlec został ogłoszony konkurs ofert zadań publicznych w roku 2016 i to on jest tematem o tematyce upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Czyli to jest konkurs dla przedmiotów i stowarzyszeń o charakterze typowo sportowym. Chciałbym się zapytać, bo w miesiącu styczniu czy grudniu się opytywałem, kiedy będzie ogłoszony jakiś nabór wniosków z innych stowarzyszeń. Stowarzyszeń o charakterze jakimś kulturowym, czy o charakterze oświatowym, bo tu został typowo pominięty. I czuję się troszeczkę zawiedziony, bo ostatnio, jak mówię, w styczniu, początku stycznia i przy budowaniu budżetu, to poczekaj, no i czekałem i się nie doczekałem. Teraz chciałbym się zapytać, jaki będzie sposób inny pozyskiwania środków dla przedmiotów i stowarzyszeń, które nie uczestniczą jakby w tym projekcie. Drugie pytanie. Bardzo dużo tu była mowa o mieszkaniach socjalnych, mieszkaniach, i może podpowiedzieć, bo nie za bardzo, mieszkania socjalne i komunalne. A tak się składa, że co roku przewodnicy sołtysi robią spis mieszkań wolnych we wiosce, opuszczonych. I po co my to robimy? Czy to jest brane pod uwagę? Przecież tych mieszkań naprawdę jest raz, że szpecą wioska, a po drugie tych mieszkań jest, jakby nie było. Jest tylko czekałyby może dogadać się i zagospodarować. To jest drugi temat. I trzeci temat, który mnie bardzo interesuje. Ostatnio na stronie internetowej pana radnego Kluja wyszukałem sprzed roku złożoną bodajże chyba nie do tej rady, ale trochę wyżej, jakby do województwa interpelacji w sprawie jezior. Proszę Wysokiej Rady, w listopadzie kończy się umowa i będzie podpisywana nowa umowa na dzierżawę wód przez dzierżawców nowych. To znaczy mogą być nowi inwestorzy. Chciałem powiedzieć, że obecna gospodarka na tych jeziorach, a mamy na terenie gminy jezioro Kopanickie, Chobińskie, Wielkowiejskie, Wąchawskie, Grójeckie, jest prowadzona gospodarka rabunkowa. I mówię dlaczego rabunkowa? Dlatego, że przez te 25 lat od upadku owego słusznego systemu nikt na tych wodach, bynajmniej na naszych, się nie pojawił. A z tego co wiem, bo kiedyś prowadziłem sam, sprzedaż wpływu z kart wydawanych wędkarskich w granicach 3000. Co oni robią z tym pieniędzmi, jeżeli przez 25 lat nie wpuścili żadnej ryby? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt tej sprawy, jaka to jest promocja gminy, jeżeli wędkarze przyjeżdżają, my się ogłaszamy, że raj dla wędkarzy, a on łapie ryby, które mają ogon tak blisko oka, że nie warto mierzyć. Nie ma tych ryb, naprawdę nie ma. I ja uważam, że owi dzierżawcy to są, po prostu wykorzystują ten temat. Ja wiem, że jest tematem trudnym, ale rada chyba jest od podejmowania i organ wykonawczy, wójt, jest od podejmowania spraw trudnych. I dlatego ja proponuję, może ja nie mam prawa radzie niczego doradzać, bo jestem tą rangą niżej, ale proponuję jedną sesję poświęcić tej gospodarce. Dlatego, że myśmy są gminą rolniczo-turystyczną i warto by było poświęcić. I warto by było przegonić takiego dzierżawcę, który po prostu na to krada. Ja mówię po imieniu, jak to jest. Naprawdę przez 20 ileś lat nie byłem, nikogo nie widziałem, ale za to widziałem straże wodne, które ścigają wędkarza wokół jeziora,
który tam przyjedzie na 2-3 dni z kijem i chce pomaczać. I mandat nie jest 200 zł, tylko 400, 500 zł. O, i taką mamy gospodarkę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przyjmiemy taką formułę, żeby od razu odpowiadać, bo tych spraw nam się namnoży. Bardzo proszę, panie wójcie. Jeżeli można, pierwsze dotyczy konkursu, który organizujemy. Otóż zasada organizowania konkursu jest taka, że najpierw są zadania, na te zadania my ogłaszamy konkurs do zadań sportowych. To są te rzeczy, które mamy już wcześniej określone i ten konkurs, który dziś jest ogłoszony, dotyczy tych zadań, które dane są związane. Natomiast jeżeli chodzi o zadania związane z kulturalnymi rzeczami, chcemy i zaproponowaliśmy przeznaczenie 3 imprez. Jedną z nich jest Dzień Dziecka, drugą jest Festyn Ludowy na Kopanice. Natomiast ja chciałbym też zwrócić uwagę, że celem przeprowadzenia konkursów nie jest przeznaczenie najpierw środków, a później organizacje mogą jak gdyby na nie pisać programy. Odwrotnie, najpierw składają pewne propozycje, my wtedy poddajemy to do konkursu i do tego konkursu może stanąć każdy, także, bo było to na komisjach obradowane i tłumaczone i z terenu naszej gminy i spoza naszej gminy. Na dzień dzisiejszy stanąłem na stanowisku, że najpierw propozycje także od naszych stowarzyszeń, co chcą zrobić, a dopiero później przygotowanie środków, a nie odwrotna kolejność, że przeznaczamy środki, a my później coś na to konto zrobimy. Stąd też przeznaczyliśmy pierwsze imprezy, które myślimy, że mogą być w ten sposób zorganizowane. Być może w przyszłości uda się te zadania, które mamy na terenie naszej gminy organizowane stowarzyszeniom, przeznaczyć je do przetargu, do tego, żeby mogły się o prowadzenie ich ubiegać. Tyle, jeżeli może chodzi o tego typu rzeczy. Tak jak na dzień dzisiejszy się zapatruję jako wójt, ja zaproponowałem, żeby przystępując do konkursów, mieliśmy najpierw określone, na co te konkursy mają być, wtedy my go ogłaszamy, czyli czy na nasz terenie naszym jest na to zapotrzebowanie, bo nie ma żadnej pewności, że te konkursy wygrają stowarzyszenia z terenu naszej gminy, bo ubiegać się o to mogą wszyscy. Druga sprawa dotyczyła akwenów i dzierżawy wód. Jeżeli można, tą rzecz pozwolę sobie przygotować, odpowiedzieć na piśmie. Jest to sprawa dosyć złożona, nie chciałbym tutaj się zagmatwać i to muszę sobie gdzieś tam posprawdzać. Panie przewodniczący, panie sołtysie, faktycznie była przez pewien okres wstecz kilka lat temu robiona taka akcja, że były spisywane wolne mieszkania. Było to spowodowane faktem, że samorząd gminy liczył, że być może uda się w jakiś sposób te mieszkania wolno stojące od prywatnych właścicieli pozyskać po to, żeby przeznaczyć pod mieszkania dla potrzebujących. Jednak państwo spisywaliście wysiłku, dużo jako sołtysi to wkładaliście, a prowadzone rozmowy nie dawały rezultatu. Mieszkańcy, właściciele tych budynków nie są zainteresowani tym, aby tam wprowadzać lokatorów, ani też w jakiś sposób oddawać gminie. Gdyby gdzieś na wiosce taka sytuacja się pojawiła, to można próbować. Natomiast no, jest to pewien rodzaj kłopot, ale nie wyszło nic z tej akcji. Natomiast jeżeli pan sołtys pozwoli, jeszcze tylko dwa sprawy dotyczące jezior. Jest taka inicjatywa, pojawiła się, pan wójt był w Babimoście, koło wędkarzy z Zielonej Góry założyło taką inicjatywę. Oni mieli jakieś 2-3 tygodnie temu spotkanie w Babimoście Domu Kultury. Teraz w najbliższą sobotę jest spotkanie w Kargowej w Domu Kultury. Chcą skupić wokół siebie wszystkich ludzi zainteresowanych jeziorami, zaczynając od jeziora Wojnowskiego poprzez nasze tutaj jezioro i występują z jakąś inicjatywą. Nie wiem, co się z tego zrodzi, ale jeżeli ktoś by był tym tematem zainteresowany, to o 14:30 w Kargowie. Ponadto jako samorząd gminy rozpoczynamy współpracę z gminami, które położone są wzdłuż jezior i kanałów w sprawie wspólnych działań mających na celu przywrócenie lepszego stanu tych jezior. Tutaj inicjatorem jest gmina Zbąszyń i lokalna grupa rybacka działająca Warta w Pszczewie. Jeżeli ta grupa rybacka uzyska środki, no to być może będzie to jakiś początek działania. No niestety to są naprawdę duże pieniądze, a jeżeli chodzi o jeziora, to najlepszy przykład mamy gminy Wolsztyn, gdzie zostały włożone olbrzymie pieniądze, a jak czytamy w prasie, efektów tutaj za dużych z tego nie ma, więc
jest to problem, a my prowadziliśmy pewne działania, tutaj pani Agnieszka mogłaby, gdybyście państwo byli zainteresowani na dłużej, na terenie Jeziora Wąchabskiego, pozyskanie pozwoleń na to, żeby cokolwiek robić, rodzi się z tym, że trzeba wystąpić do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Oni specjalną uchwałą muszą dać zgodę, żeby cokolwiek gmina mogła na tym terenie robić i tym podobne rzeczy. Także temat nie jest nam obcy, natomiast rodzi się to z dość dużymi, pokaźnymi środkami, ale pewne działania być może, kiedy lokalna grupa rybacka na terenie gminy Zbąszyn i tam tych sąsiednich pozyska środki, to coś w tym temacie być może będzie rodzić się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Zdzisław Kasprzak. Ja bardzo dziękuję wicewójtowi, że dał nadzieję, że trzeba wystąpić do Sejmiku. No trzeba wystąpić, bo inaczej jak nie wystąpimy, to nic z tego nie będzie. Temat będzie po prostu w tych wodach utopiony. Ale nie za bardzo mnie satysfakcjonuje odpowiedź na temat konkursu, bo jak usłyszałem, oprócz tych sportowych ofert, już te pozostałe są rozdzielone. Nawet nie wiem kiedy, bo nie słyszałem o tym, żeby się gdziekolwiek zapytał. Jak już jest rozdzielony na festyn, jest na Dzień Dziecka, może już wioskami jest ustalone. No to więc po jakiego grzyba jest ten konkurs? Pytam się, konkurs to jest to, co ludzie przystępują i ktoś ocenia. A jeżeli już rozdzielone, to bardzo, bardzo dziękuję. Nie oczekuję odpowiedzi, bo już Mokrztarna powiedzie. Nie oczekuję odpowiedzi. Dziękuję. Drodzy państwo, jest ogłoszony konkurs, a pan sołtys stwierdzi, że on jest rozstrzygnięty. No drodzy państwo, pewnych rzeczy nie rozumiem, szczególnie, że on dostał dopiero ogłoszony w tej chwili i każdy ma prawo się o niego ubiegać. Pomylenie? No ale w którym miejscu on jest ogłoszony? Proszę mi powiedzieć, gdzie on jest rozstrzygnięty, bo... Drodzy państwo, no trzeba jednak troszeczkę zwrócić uwagę. My oprócz tych rzeczy sportowych, które mamy jeden konkurs, przeznaczyliśmy także pod możliwość te elementy, które my organizujemy. Zaproponowaliśmy w tym roku, jeżeli dobrze mówię, pamiętam, trzy inicjatywy. Pierwszą, którą postaramy się, czy złożymy propozycję organizacja Dnia Dziecka i na to mamy zabezpieczone środki. Kto będzie chciał, będzie mógł się o to ubiegać, stowarzyszenia. To samo, jeżeli chodzi o imprezę nazywaną kiedyś Dudy i Kozły. Dzisiaj chcemy, żeby to był festyn dookoła elementów ludowych w Kopanicy, w tym terenie. I to są konkursy, które dopiero będą ogłoszone, które się jeszcze nie toczą, więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. My to zaproponowaliśmy, żeby stowarzyszenia mogły do tego przystąpić, do organizacji tego. W żadnym momencie nic nie jest rozstrzygnięte, nie wiem w którym momencie. Bo my przeznaczyliśmy to do tego, że stowarzyszenia mogą się ubiegać o organizację tego. Natomiast jeśli stowarzyszenia w przyszłym roku zaproponują, że chcą jakieś inicjatywy na terenie naszym prowadzić, po konsultacjach z właściwą komisją możemy to wprowadzić wtedy i ogłosić konkurs także na takie zadanie. Ale chciałbym, żeby najpierw było zadanie i nasza debata, czy ono ma sens, a później dopiero zabezpieczenie środków na to zadanie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ten punkt został wyczerpany odnośnie zapytania pana sołtysa. Bardzo proszę, kto z państwa ma pytania, uwagi? Jesteśmy w punkcie wolne głosy i wnioski, przypominamy. Bardzo proszę, pan Eugeniusz Piątek. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko chciałem w odniesieniu do tego, co sygnalizował wójt o bezpieczeństwie ścieżki rowerowej, a korzystając tutaj, że są państwo niepowiatowi, to rozpatrzyć może przygotowanie projektu do przebudowy tej drogi Żodyn-Siedlec, bo innego tam rozwiązania na tej drodze nie widzę. Wójt, znaczy my to już zgłaszaliśmy podczas budowy tej ścieżki rowerowej, że będzie tam zagrożenie, no i teraz sam nawet wójt tutaj sygnalizował o tym, że ma takie uwagi od mieszkańców, tak?
a jakby ktoś się tamtędy przyjał, to naprawdę ta droga sprawia niebezpieczeństwo w tym ruchu pieszym, chociaż w odniesieniu do statystyk, co nam przedstawili dzisiaj, to jesteśmy bardzo bezpieczną, można powiedzieć, miejscowością, ale lepiej huchać na zimne i powinniśmy podejść do tematu przygotowania projektu, bo między innymi jest tam bardzo duże natężenie ruchu drogowego. Można tam przeprowadzić, nie wiem, badanie ruchu, to widać to, a ta droga jest zbudowana tak, że miała odpływ w dwóch kierunkach do rowów. No i w tej momencie nie ma tam innej alternatywy, jak przebudowa tej drogi, bo tam usypanie dodatkowego pobocza, jak pan wójt może zauważył, to między chodnikiem a drogą przelewa się całe struny deszczu w drugą stronę i to przy każdej tam jakiejś większej niepogodzie takie deszczowej, to będzie ten temat wracał. Bardzo proszę. Ta sprawa była tematem jeszcze przed budową. Jako gmina występowaliśmy z propozycją do pana starosty o to, że zapłacimy za nowy projekt, który byłby po drodze. Odpowiedź była taka, że jest już za późno, projekt będzie realizowany w ten sposób, natomiast wówczas zapewniano nas, że tego zagrożenia kałużami, tym, że nie będzie spływa woda, a na to zwracałem uwagę, bo zwracałem uwagę, że nie ma w żadnym miejscu jak gdyby przejścia pod tą ścieżką, żeby woda mogła z ulicy zejść chociażby na pole. Wtedy było zapewnienie, że to w zupełności wystarczy, będzie to rzeczywiście schodziło. Na dzień dzisiejszy mamy niestety kruszenie się z kraju drogi, jeżeli chodzi o asfalt, ale także stojące kałuże powodują, że przejeżdżające samochody przy tym natłoku rzeczywiście wysypują tam i gruz, i kamienie na ścieżkę. Natomiast my już też dzisiaj żeśmy to zgłaszali, wcześniej także. Dziękuję. Ja tutaj, jeżeli mówimy o drogach, taki apel kieruję i do państwa radnych, i do państwa radnych, naszych radnych w powiecie, żebyśmy przyjęli jakoś jednolity front dotyczący budowy dróg. Tutaj to, co pan powiedział, na pewno jest ze wszechmiar słuszne. Pan powiedział o bezpieczeństwie tych ludzi, którzy się poruszają po tym chodniku. Natomiast ja przypomnę, że w planach była droga powodowo Tuchorza. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest no, dla powiatu na dzień dzisiejszy bardzo, ale to bardzo kosztowne. Wydaje mi się, że zasadne by było rozpatrzenie, i tu trzeba zwracam do państwa radnych, rozpatrzenie propozycji, żeby ten odcinek drogi budować etapami. Jeżdżę jedną i drugą drogą. Oczywiście nie neguję tego faktu, o którym tutaj dzisiaj państwo wspominaliście, ale jeżeli jeździcie drogą albo jechaliście kiedyś drogą konkretnie na odcinku Kiełpiny do wysokości punktu gazowego, czy tam są stacje pomp gazowych, na tym odcinku ta droga jest w takim stanie, że stwarza zagrożenie dla osób poruszających się tą drogą, mówię o samochodach. Na moją interwencję tutaj dziękowałem, jak państwo pamiętacie, panu staroście za to, że częściowo jakieś tam ruchy poczyniono, ale one polegały na tym, że zepchnięto na tym odcinku tylko pobocze, po to, żeby nie wpadać w dziury. Ten odcinek drogi jest tragiczny i dlatego też apeluję, żeby nasi radni podjęli tą inicjatywę w powiecie, bo kiedy ja słyszę i obserwuję, że powiat myśli o innych drogach, nie będę w tej chwili się wypowiadał, bo za chwilę będą atakować nas, że my tutaj się wpychamy, ale myśli, czy radni, nie powiat, a radni myślą o innych drogach, no to troszeczkę jestem przerażony. Ja myślę, że tutaj pani Ewa zechce też się na ten temat wypowiedzieć, bo to jest chyba jeden, o ile nie najgorszy odcinek w naszej gminie, ta droga jest bardzo, bardzo uczęszczana. Także bardzo bym prosił, żeby na to zwrócić uwagę. Bardzo proszę, pani Ewa Weil, bo widzę, chce odpowiedzieć. Tak, dziękuję, panie przewodniczący. Przyłączam się do apelu, ponieważ droga powodowo Tuchorza rzeczywiście jest bardzo w fatalnym stanie i jest bardzo niebezpieczna. Historia już sama mówi, że musiała to być droga w przeszłości niebezpieczna, bo już w 2002 roku była decyzja o tym, żeby pobudować chodnik przy tej drodze powiatowej. Proszę państwa, mamy 2016 i chodnika w tej części, w drodze powiatowej chodnika nie ma. Droga jest na tyle niebezpieczna, że
pobocza są wąskie, ludzie chodzą w zasadzie prawie po rowie, bo lub po jezdni, ruch też jest o dużym natężeniu, chyba na tych drogach powiatowych to jest najbardziej obłożona droga i nie wiem dlaczego, powiem sama, nie wiem dlaczego ta droga nie doczekała się inwestowania. Dlatego proszę radnych, żeby dołożyli starań, aby, jeżeli można, ta droga pilnie znalazła się w budżecie i rzeczywiście no, jest tutaj pilna potrzeba tego wszystkiego. Dziękuję. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Andrzej Wita. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Myślę, że jestem przekonany, że nie miejsce i czas, żeby tutaj kto jest winny, kto jest niewinny. Natomiast, że droga odpowodowa do Belęcina, droga powiatowa nie była wykonywana i kostka brukowa na chodnik od bodajże 2000 roku jest złożona w Kiełpinach, to komuś bardzo i to bardzo zależało. I pozwólcie, że nie będziemy tutaj ciągnąć tego wątku, bo ani panu wójtowi, ani panu przewodniczącemu, czy panu Tadeuszowi, a mi szczególnie nie zależy na tym, żebyśmy się kłócili, bo jest tyle rzeczy do zrobienia i to są rzeczy, które mają określoną już zaszłość historyczną, ale przyjdzie stosowny czas i o tym powiem, że ta droga musi być zrobiona i myślę, że jedną rzecz taką tutaj powiem, może nie wszyscy państwo wiecie i pełniąc określoną funkcję nie będziemy dążyć do tego, co miało miejsce parę lat wstecz, że na siłę próbuje się zrobić drogę pomiędzy Chobienicami a Kopanicą przez las. Czy ta droga, ona będzie, by służyła, ale czy ona jest tak potrzebna? Absolutnie nie. Są drogi bardzo ważne i ta droga w mojej ocenie to jest jedna z najgorszych dróg powiatowych, nie tylko na terenie gminy Siedlec, ale w powiecie. Na pewno będziemy przeciwni temu, żeby organizować demonstracje, co miało miejsce nie tak dawno, że jeszcze nie najgorszą drogę, ale żeby zrobić. Jesteśmy również przeciwni, żeby dzielić powiat wolsztyński na Wolsztyn i resztę. Powiat wolsztyński to jest 55 tysięcy mieszkańców i są wszyscy równi w stosunku do obowiązującego prawa, jak i do potrzeb wynikających z poruszania się na drogach, jak i bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ktoś z państwa jeszcze w punkcie wolne głosy i wnioski? Bardzo proszę. Jeszcze jak mógłbym, to mam właśnie to, chodziło o tą informację o stanie lokali tych pustostanach, które wcześniej zgłaszałem, to bym poprosił o taką informację do przedstawienia na komisjach, bo mianowicie nie chciałbym, znaczy w odniesieniu może do tych kontenerów, który wójt ma pomysł, bo akurat rozmawiałem z osobą, który taki kontener typu domek holenderski stawił, no i okazało się, że nie do końca jest to skuteczne z tego względu, że nie był w stanie zabezpieczyć na zimę, jeśli chodzi o wodę, rozprowadzenie wody w tym budynku, takim domku holenderskim. I dlatego też mi się wydaje, że mamy trochę pustostanów, może byśmy pierwsze spróbowali, zanim cokolwiek podejmiemy, jakie kroki. Tylko dlatego chciałem tą uwagę taką wnieść. Dziękuję.
Dziękuję. Pan wójt chciał się ustosunkować. Tutaj akurat pan radny ma rację, bo my też takie, można to potwierdzić u pani Agnieszki, takie założenia mamy. W pierwszej kolejności chcemy remontować te elementy, które mamy. Natomiast my nie mówimy o domku holenderskim, tylko o budowie, której moglibyśmy być dzisiaj płytowej, która odpowiada termicznie tym samym wymaganiom, które mają dzisiejsze elementy budowane. Jest to rzecz oczywiście druga czy trzecia w kolejności, w pierwszej kolejności postaramy się zaadoptować te wszystkie pomieszczenia, które gdzieś mamy, natomiast także musimy zdawać sobie sprawę, że mamy, tak jak w każdym społeczeństwie, czy społeczeństwach, że należy im zabezpieczyć dach nad głową, należy im zabezpieczyć odpowiednie warunki, ale w ramach opieki społecznej musimy się kierować przepisami, które mamy, także po to, aby pozostali mieszkańcy nie mieli wrażenia, że naprawdę są troszeczkę jak gdyby na wyrost część osób. Jest takie, mamy takie miejsca, gdzie na jedną osobę przypada 70-metrowe mieszkanie i ta osoba za to mieszkanie nie płaci. Więc różne rozwiązania to muszą być. W pierwszej kolejności chcemy przede wszystkim zająć się tymi pustostanami, które jak gdyby w tej chwili mamy, które są w naszym jak gdyby zarządzaniu. My żeśmy rzeczywiście też to, ten teren sprawdzili sobie, objechali najpierw, żeby sobie przygotować, co możemy zrobić. Chcemy w tym roku przygotować wycenę i tego typu rzeczy. Drodzy Państwo, tyle może, nie będę komentował niektórych wypowiedzi radnych, dlatego że w tamtej kadencji miałem okazję być inicjatorem zrobienia dwóch projektów. Jednego projektu, który był od Powodowa do Tuchorzy, do Torów, jakbyśmy powiedzieli, drugiego od Kopanicy do Chobienic. Te dwa projekty i tych dróg dają możliwość przede wszystkim działania i tego, co dzisiaj może się robić, że powiat będzie mógł, już ma wykonaną dokumentację, będzie mógł przygotować. Generalnie w zeszłym roku już były tam prowadzone nasze roboty w Chobienicach, natomiast w tym roku będzie mógł tam robić chodnik, na to dokumentacje pewne są zrobione. Natomiast ja to, co mówiłem na komisjach, podkreślam. Jako gmina jesteśmy przygotowani, że jeżeli powiat podejmie inicjatywę wystąpienia o schetynówkę, wykonania dużej części tej drogi, to jesteśmy gotowi go wesprzeć w wystarczająco dużej sumie i środki na to mamy zabezpieczone. Mogę to podkreślić po raz kolejny, jak gdyby z tej strony inicjatywa jest po stronie tutaj powiatu, ponieważ oni są zarządcą tej drogi, choć zdajemy sobie wszyscy sprawę z ilości wyzwań, które na nas wszystkich spadły w tej chwili. I do tej zgody, to drodzy Państwo, potrzeba dwóch stron, żebyśmy sobie nie wypominali, to dobrze jest pamiętać o tym, żeby ani jedna, ani druga tego nie robiła. Ja jestem za tym, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej. Sądzę też, że w tej sytuacji, w której jest szpital i parę wyzwań, które na dzisiaj ma powiat i pan starosta, związanych z poprzednim okresem, który był, należy wspierać to nawet w dużej zakresie finansowym, natomiast składanie projektu, na przykład o schetynówkę, dużą dotację, już jest jednak po stronie powiatu, a my z chęcią wtedy wesprzemy to finansowo. Dziękuję bardzo panu Widowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie, bardzo proszę, pani Agnieszka Kasperczak. Panie Przewodniczący, ja tylko chwilkę, korzystając z okazji, że mam tutaj dzisiaj wszystkich Państwa sołtysów, chciałam tylko tak delikatnie powiedzieć, że Pan Przewodniczący Komisji, Pan Wita, zaproponował, żebyśmy w najbliższy czwartek i piątek, co się bardzo cieszę, zrobili objazd do mieszkańców, do sołtysów, dojechali z uwagi, żeby rozpoznać troszeczkę się na tym naszym oświetleniu ulicznym. I chciałabym tutaj troszeczkę Państwa uczulić, żeby gdzieś tam po 16 w czwartek i piątek nas oczekiwać, bo zawsze to dobrze, jak w danej miejscowości sołtys się w tym temacie wypowie i wskaże nam pewne punkty, które ewentualnie trzeba by było wziąć pod uwagę przy rozpatrzeniu, które mają być w bieżącym roku realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jak gdyby bardzo proszę, pani radna, bardzo serdecznie witamy. Nie przerywałem. Pani dotarła. Serdecznie witamy. Proszę bardzo, pytanie. Ja chciałam się odnieść do kwestii tutaj, co pani Agnieszka mówi. Akurat moje ostatnie takie spostrzeżenie, zgłosiłam taki wniosek przez telefon pani Joli, ale jak komisja od dróg będzie się spotykać, a sołtysi, żeby zwrócili uwagę na oświetlenie, jeżeli by mogli do tego czwartku, piątku się zorientować, bo bynajmniej w Chobienicach zauważyłam, że oświetlenie uliczne
zbyt wcześnie wieczorem się włącza i zbyt długo rano się świeci. To jest około gdzieś godziny rano i godzinach wieczornych. I teraz, żeby wyregulować tak zwane czujniki czasowe zmierzchu, żeby na to zwrócić uwagę, bo to w ciągu miesiąca są to jakieś godziny w danej wiosce, w całej gminie, także uważam, że tutaj by można poszukać oszczędności, bo da się to zauważyć. Jest jeszcze jasno, a już się zapalają, oświetlenie się zapala, jest już jasno rano, a jeszcze się świecą. Także to niecałe tak dwie godziny w ciągu dnia, rano, godzinę i wieczór, a w całej gminie, no to myślę, to też jest trochę godzin. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Nie widzę więcej osób, nie widzę więcej chętnych, więc drodzy Państwo, ogłoszenia na koniec. 28, o czym to powiedziała Pani Agnieszka, 28 i 29 stycznia o godzinie 15.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego związane z oświetleniem, dlatego tak późno. 8 lutego o godzinie 16.30 w sali wiejskiej GOK w Siedlcu odbędzie się debata na temat oświaty w gminie. Drodzy Państwo, przez długi okres czasu mówiliśmy o tym, że wymagane są zmiany dotyczące finansowania, co roku więcej pieniędzy dokładamy. Od pewnego czasu mówimy o tym, że musimy się do tego przygotować i w związku z tym jesteśmy w tej chwili na tym etapie, że Komisja Oświaty proponuje właśnie 8 lutego o godzinie 16.30 debatę na temat oświaty w gminie. Dlaczego w sali? Dlatego, że liczymy na liczny udział nie tylko nauczycieli, nie tylko radnych sołtysów, ale również na liczny udział mieszkańców. Dlatego też Państwa sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o tej inicjatywie. Ta informacja znajdzie się również na stronie gminy i myślę, że no, z tej debaty wypłyną jakieś budujące wnioski. Państwa radnych uprzejmie informuję, że do kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe, należy pokazać, ile się zarobiło, będąc radnym, a to są straszne pieniądze, jak Państwo wiecie. To ja będę przypominał, także proszę się nie obawiać. Z doświadczenia wiem, że tak czy tak będzie to końcówka kwietnia. Ponadto, Szanowni Państwo, otrzymaliście zaproszenie na uroczystości gminne związane z obchodami 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i bardzo proszę Państwa radnych o aktywny udział. Jednocześnie proszę, żeby Państwo radni już właściwie, byśmy powiedzieli, tradycyjnie zgłaszali się do Pani Joli. Chodzi mi o zabezpieczenie pocztu sztandarowego. Cały czas ta metoda, że zgłaszają się Państwo radni, uczestniczą w tym poczcie, zdaje egzamin, nie tworzymy specjalnego pocztu, więc proponuję, żeby w najbliższym czasie Państwo się zapisywali. No, jeżeli ta frekwencja będzie za duża, no to ja już tam zdecyduję z Państwem, jak będzie za mała, to też będę Państwa w jakiś sposób mobilizował. I to jest kolejna informacja. Ja wyczerpałem uwagi, nie widzę, żeby Państwo chcieli jeszcze zabrać głos. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy Siedlec. Dziękuję uprzejmie i do widzenia.